Rolnicze wieści z Interwaksem. Rolnicze wieści z Interwaksem. Dzień dobry Państwu. 45. odcinek. Jesteśmy już 3 tygodnie po orce, a wciąż mamy sygnały od Państwa o tym wydarzeniu. Tak, coroczna impreza organizowana przez firmę Interwaks i Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą wpisała się mocno w pałucki kalendarz, ba, wojewódzki. Poza samym tytułowym konkursem orki i kilkudziesięcioma stoiskami wystawców, partnerów Interwaksu, odbywa się zawsze promocja przygotowana przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą, a w tym roku promowana była wieprzowina. A wracając do samego konkursu, a właściwie konkursów, to i nagród było sporo, bo pierwsza nagroda to wartość 10 tysięcy złotych, druga warta była 9 tysięcy, a cała pula nagród w tym roku wyniosła ponad 50 tysięcy złotych. Było zatem o co się bić. Kolejna taka okazja już za rok. Za to niebawem, wkrótce więcej informacji, odbędzie się konkurs orki w Bielicach w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. To również impreza, w którą czynnie angażuje się firma Interwaks. Będziemy Was informowali. A co dzisiaj, droga Sylwio? Dzisiaj obficie i we fleszu, i w stałych punktach. Od owego flesza zaczniemy. Po fleszu z Witkiem Stańco porozmawiamy o sianie, ale o sianie w żywieniu krów. Myślałem, że o pieniążkach. Chociaż to też są pieniążki. Ty to tylko pieniądze. Dobrze, jak zakończymy o sianie, to spotkamy się z Krzysiem Skibińskim i Michałem Lewandowskim w magazynie Prosto z Pola, a tematem przewodnim będzie pszenica ozima. W zeszłym tygodniu obiecywaliśmy Państwu odcinek o ubezpieczeniach. I obietnicy dotrzymujemy. Gościem będzie pan Paweł Warunek, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Obietnicy dotrzymujemy. Tak wyborczo zabrzmiało. Oj, wybór ubezpieczenia czasami jest bardziej praktyczny niż wybór przy urnie. A porozmawiamy z panem Pawłem o ważnych kwestiach ubezpieczeniowych w rolnictwie, no i nawiązanej współpracy firmy Interwaks z właśnie wspomnianym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Później dowcip, rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie nowego i dobra muzyka. A zatem zapraszamy na naszą audycję i życzymy miłego słuchania. Rolnicze wieści z Interwaksem. Sylwia Wysocka i Radosław Nowak. Flesz rolniczych wieści. Trwa nabór na premię dla młodego rolnika. Wnioski przyjmowane są od 30 sierpnia do 16 października. 28 września wchodzi następny program dotyczący restrukturyzacji małych gospodarstw, tak to się nazywało. Też bardzo trudny program. Tam też jest wymagany wzrost wielkości ekonomicznej w porównaniu do roku wyjściowego. To zobowiązanie jest dla rolnika i on musi wiedzieć, że no, przez 5 lat z tym celem będzie związany, że te pieniądze otrzyma, ale musi pokazać, że to sprzedaje, że zwiększa ten udział w rynku. No i chyba najważniejszy, taki, który zaczął się od 20 września, taki wiodący temat przez ostatnie kilka miesięcy. Od 20 września można składać wnioski poprzez tą aplikację suszową. Tutaj jest to troszeczkę też skomplikowane, dlatego że to się robi przez profil zaufany. Część rolników otrzymało płatności za dopłaty, które były związane ze zbożami, sprzedanymi zbożami i dopłatą do rzepaku. Nie wszystkie gospodarstwa te pieniądze otrzymały. Część tych wniosków będzie rozpatrzona do końca listopada, więc część, tyle ile pieniędzy wystarczyło na ten pierwszy rzut, jak gdyby w agencji, to te decyzje rolnicy podostawali, pewnie pieniądze już na konto, a następna transza no, ma być do 30 listopada. Dzieje się w naszym biurze, dzieje się w biurze agencji. Zachęcam do odwiedzania nas. A zachęcał gotowy do pomocy rolnikom przy składaniu wniosków Mirosław Spochacz, kierownik Biura Powiatowego ODR Minikowo. Za nami wybory do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Poza okręgiem w gminie Janowic Wielkopolski i w gminie Żnin, we wszystkich pozostałych liczba kandydatów równa była liczbie mandatów, więc automatu wchodziły zgłoszone osoby. W gminie Janowiec o 2 mandaty ubiegało się 4 kandydatów. Czyli wybory bardzo demokratyczne, można powiedzieć.
również zróżnicowane pod względem płci, bo była też kandydatka kobieta i trzech mężczyzn. Frekwencja, no myślę, że na tą ilość uprawnionych mogłaby być lepsza, ale i tak była lepsza niż w gminie Żnin. Tutaj pewną konkurencją były Bednary, bo niektórzy rolnicy nie pomyśleli, żeby przed Bednarami zagłosować, a później jak wracali, już był lokal zamknięty. Ale wracając do wyników. Na czterech kandydatów najwięcej głosów otrzymał pan dotychczasowy prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, jeszcze urzędujący, bo do czasu wyboru kolejnego, wiadomo, zarząd funkcjonuje, pan Ryszard Kierzek. Drugi wynik uzyskała też dotychczasowa delegatka do Rady Powiatowej Izby, pani Alicja Głowska. Było jeszcze dwóch kandydatów, młodych rolników. Marcin Michowski, który uzyskał trzeci wynik, i czwarty kandydat Piotr Mazalon z Flantrowa. Także dwóch weszło, czyli Ryszard Kierzek i Alicja Głowska są członkami Rady Powiatowej Izby Rolniczej na kolejną kadencję 2023-2027. Jeżeli chodzi o gminę Żnin, która jest dużo większa, ma więcej uprawnionych, no tam frekwencja była niższa. Tam w odróżnieniu od Janowca było czterech nowych kandydatów, ponieważ poprzedni nie kandydowali. Było czterech, wszystko to byli, no można powiedzieć, młodzi rolnicy wiekowo. Wynik taki dość wyrównany. Najwięcej głosów uzyskał Michał Stypczyński z Jadowni. Drugie miejsce zajął pan Karol Skrocki z Murczynka. Trzecie miejsce zajął rolnik z Jaroszewa, Michał Swędrowski. Też taki działacz na rzecz rolników. No i czwarte miejsce rolnik ze Słębowa, Marcin Breżnicki. Także tutaj te różnice były takie dosyć minimalne. No i mamy na Żninie dwóch nowych członków Rady Powiatowej, którzy dotychczas nie byli delegatami. Natomiast w pozostałych czterech gminach odbyło się bez głosowania, ponieważ liczba zarejestrowanych kandydatów była taka sama jak liczba mandatów do obsadzenia i komisje wydały tylko, podjęły uchwały o obsadzeniu mandatów. Nie wszędzie się też powtarzają ci sami członkowie Rady Powiatowej, bo na przykład w gminie Rogowo jest nowa osoba, pan Aleksander Pechman, rolnik z Niedźwiad, no i pani Małgosia Pawełczak z Budzisławia, która była już delegatem do Izby. Jeżeli chodzi o Gąsawę, tam bez zmian z Nowej Wsi Pałuskiej dwóch rolników, Robert Maciejewski i Krzysztof Kruszelnicki. Jeżeli chodzi o gminę Barcin, to jeden z naszych delegatów nie ubiegał się już o mandat kolejny, w związku z tym wszedł Piotr Niestatek, który był delegatem, i rolnik z Mamicza, Jakub Jurek, który jest również sołtysem w Mamiczu. No i jeśli chodzi o gminę Łabiszyn, tam jest bez zmian Marek Milczek i Krzysztof Piątek, dotychczasowi delegaci. Tak wygląda struktura Rady Powiatowej Izby Rolniczej. Pierwsze wyborcze posiedzenie odbędzie się 4 października o godzinie 10 i na tym posiedzeniu Rada dokona wyboru spośród siebie przewodniczącego Rady Powiatowej Izby i delegata na walne zgromadzenie Izby. I to będą te dwie osoby, które będą reprezentowały Izbę już na poziomie tym wojewódzkim. No i do pracy, do działania. A wyniki wyborów przedstawiła nam Józefa Błajet. Był to flesz rolniczych wieści. Bye.
Lokowanie produktu. Ulokowano produkty firmy Nasiona Wronkowski. Pszenica Liberia, pszenica producent. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Klub Hodowców Bydła. Klub Hodowców Bydła, Witold Stańco i Sylwia Wysocka. Witku, a dzisiaj osianie, zbiory w tym roku udane. Tak, zbiory w tym roku były udane, szczególnie tutaj czerwiec, lipiec, no mieliśmy pogodę dosyć fajną, momentami nawet upalną. No i pojawia się coraz więcej pytań, co z tym sianem w żywieniu krów, czyli jak to skarmiać ogólnie w różne grupy bydła mlecznego. Co musimy na początek wiedzieć, że siano przede wszystkim ma mało energii, ale za to ma bardzo duży wpływ na wypełnienie żwacza. Z tego powodu nie dla każdej grupy wiekowej jest ono odpowiednie. Tylko teraz dla kogo i kiedy? Jako dodatek do dawki pokarmowej lub wymieszane z TMR, siano często stanowi dodatek dla krów mlecznych, bydła czy cieląt. Jednak można też podejść do tej sprawy troszeczkę krytycznie do tego siana. Z czego ta krytyka wynika? A to z tego, że między innymi z niskiego, można powiedzieć przeważnie poziomu składników, silnie wahającej się jakości oraz szybkiego efektu wypełnienia. Żwacz wypełniony sianem oznacza po prostu mniejsze pobranie pasz tych wysokoenergetycznych. A jednak tutaj w przypadku krów mlecznych najczęściej brakuje właśnie nam tej energii. Karmienie sianem powoduje spadek wydajności i wolniejszy wzrost ze względu na niższe pobranie składników odżywczych. Kiedy w gospodarstwie mamy niedobór podstawowych pasz, na przykład to ze względu na suszę, co tutaj też nas tutaj doświadcza, siano staje się sposobem na naciągnięcie tych dawek pokarmowych. W sektorze krów mlecznych istnieje jednak szereg kwestii, które należy wziąć pod uwagę, gdy żywimy sianem, aby zapobiec jakimś negatywnym konsekwencjom. Podczas karmienia siana należy wziąć pod uwagę kilka aspektów, ponieważ istnieją duże różnice w jakości. Mamy w Polsce regiony, które są znane z bardzo dobrej jakości siana i związanej z tym bardzo efektywnej produkcji mlecznej. Jednak jakość siano często pozostawia wiele do życzenia, ponieważ jest ono zazwyczaj produkowane na takich dość rozległych terenach, dlatego nie nadaje się do skarmienia wszystkimi grupami wiekowymi. Niestety. Największy problem w żywieniu sianem, jakby nie patrzeć, wynika z braku analiz siana, bo tak jak się zastanowimy, to niech Państwo sami sobie odpowiedzą, kto z Państwa badał siano, kiedy i kiedy było badane. Siano może być bardzo smaczne, że zwierzęta się nim zajadają, co często wskazują hodowcy, ale też może być tak złe, że go w ogóle nie ruszą. W rzeczywistości niewielu rolników wie, czym karmi swoje krowy, jeśli chodzi właśnie o to siano. Analizy wykazują, że jakość siana na przykład może zawierać ponad 6,5 tej energii netto laktacji, może być porównywany do kiszonki straw nawet, ale może mieć też tej energii znacznie mniej, tylko niewiele powyżej 3 netto energii laktacji, czyli mniej niż słoma.
Również produkcji siana można wiele poprawić, bo użytek dostosowany do miejsca czy nawożenie według potrzeb i właściwe gospodarowanie na użytkach zielonych mają pozytywny wpływ na populację roślin, plon czy jakość. No tu wiadomo, wchodzimy już w nawożenie, pielęgnację, żeby ta ruń była zdrowa, czy takiego też żywieniowego punktu widzenia, żeby nie rozmnażały się niepożądane gatunki traw, ziół czy mchy. Dochodzą tutaj jeszcze podsiewy tych traw, no ale to już jest temat troszeczkę inny i z troszeczkę innej beczki, także tym nie będziemy się zajmować. No i wszystkie uprawki, które robimy, czyli jakieś bronowanie, czy wałowanie, porządkowanie jesienią i tak dalej, no tutaj jest, to jest dość szeroki temat, ale tutaj to bardziej tutaj ten temat agro. A tu przejdziemy teraz do ile tego siana dla krów, a ile dla cieląt. Istnieją tutaj znaczące różnice w zadawaniu siana krowom, bydłu i cielętom. Należy przestrzegać przede wszystkim kilku zasad. Cielęta, żeby zapewnić taki najlepszy możliwy wzrost, ta pasza powinna zawierać co najmniej 16,5% białka surowego. Siano zawiera go, jakby nie patrzeć, znacznie mniej, ponieważ może zawierać nawet 250 gram w kilogramie tego białka, ale może zawierać tylko 25. Także jak widzimy, no rozrzut jest bardzo duży, a jeżeli to tego białka jest znacznie mniej, to hamuje pobieranie innej paszy z powodu efektu wypełnienia żołądka znowu. Przez to i dzienne przyrosty są mniejsze. W dodatku siano też pyli, a wysokie obciążenie pyłem nie sprzyja rozwojowi i żwacza, i płuc, szczególnie u młodych zwierząt, a szczególnie tutaj jeśli chodzi o cielęta. Czyli tak, nie należy podawać tego siana cielętom, które są przed karmionym mlekiem na pewno. Otóż o tym mówiliśmy, o rozwoju brodawek żwaczowych. Lepiej dać im oprócz mleka i wody jakiś specjalny, czy to TMR, dla cieląt czy pasze, która jest podawana do woli. Cielęta szybko akceptują taką paszę, no bo są tam smakowite składniki, na przykład takie jak melasa. Mogą one również pobierać pasze jakieś gruboziarniste czy treściwe w optymalnym stosunku i to pozytywnie wpłynie na rozwój żołądków. W przypadku cieląt już tutaj też na ten temat rozmawialiśmy właśnie, jak to wygląda. No i o kwasach też, które zupełnie inne się produkują przy skarmieniu siana, a inne przy paszach treściwych. Po odstawieniu cieląt od mleka należy też kontynuować żywienie o dużej wartości energetycznej i też bez siana. W ciągu pierwszego roku życia można powoli zmniejszać wartość energetyczną i zawartość tego białka. Jeśli chodzi o krowy, czyli tutaj siano wraz z lizawką jest dobre dla krów cielnych, aby dostarczyć minerałów i pierwiastków śladowych, ale na 4 tygodnie przed wycieleniem należy zaprzestać tego siana, o czym powiem za chwilę dlaczego. Zwłaszcza w przypadku zwierząt, które są świeżo wycielone, ważne jest, żeby zachować równowagę pomiędzy tą strukturą, a dostarczaniem energii, aby zminimalizować to ryzyko wystąpienia kwasicy i ketozy. W pierwszych dniach laktacji zaleca się uzupełnienie dawki sianem ze względu na, że właśnie ten efekt wypełnienia tutaj jest pozytywny, bo działa profilaktycznie przeciw przemieszczeniu trawieńca. Po tym czasie siano już nie jest potrzebne, no bo znowu wypiera inne pasze i przyczynia się do ujemnego bilansu energetycznego. Podawanie siana krowom z przemieszczeniem trawieńca jest przydatne, bo wypełniając żwacz przeciwdziała dalszemu przemieszczaniu. Dla krów laktacji już się nie zaleca podawania siana jako dodatku do TMR czy mieszanego z TMR i znowu siano ogranicza dostarczanie energii, która jest istotna właśnie dla zwierząt w okresie laktacji. Zwłaszcza wahania jakości mają tutaj negatywny wpływ. Jeśli wartość strukturalna dawki jest zbyt niska, lepiej dodać do TMR-u wiadomo, że słomę. Ze względu na wyższą wartość strukturalną, w dawce potrzeba tej słomy znacznie mniej niż siana. I na koniec jeszcze krowy zasuszone, bo w ich przypadku pasze o wysokiej wartości DCAB, bo o tym też mówiliśmy, czyli tej dietetycznej równowagi katjonowo-anionowej, stwarza to ryzyko, że po wycieleniu wystąpi gorączka mleczna. Analizowane siano z niską zawartością DCAB podawać tylko we wczesnej fazie krowom zasuszanym. W związku z obecnymi wysokimi kosztami produkcji lepiej jest ostrzegać przed pochopnymi zmianami dawek pokarmowych i po raz kolejny tutaj podkreślę, że skarmianie sianem muszą poprzedzić analizy przede wszystkim jakości. Tak podsumowując ten temat, poważnym problemem w żywieniu sianem jest właśnie częsty brak tych analiz i jakość siana jest bardzo zróżnicowana. Siano wypiera spożycie pasz wysokoenergetycznych ze względu na efekt wypełnienia, dlatego nie należy podawać go zwierzętom w laktacji lub cielętom jako dodatku do TMR-u. No i na koniec siano jest odpowiednie dla krów cielnych i krów zasuszanych, ale we wczesnej fazie. Powiedz nam proszę jeszcze, jak robi się analizę siana? Analizę siana wykonujemy tak samo jak analizę innych pasz objętościowych, czyli normalnie można ją badać za pomocą chociażby NIRS-a. Pobieramy próbkę, najlepiej zrobić 5 lub 10 takich prób za jedną próbą, jak to się mówi, i wtedy mamy uśrednione wyniki i wiemy dokładnie, jaką zawartość chociażby energii, białka, włókna podstawowych składników zawiera taka pasza. To był Klub Hodowców Bydła, Witold Stańco i Sylwia Wysocka. Magazyn Prosto z Pola. Magazyn Prosto z Pola, Krzysztof Skibiński, Radosław Nowak, a naszym gościem jest pan Michał Lewandowski z Nasiona Wronkowski. Dzień dobry. Drodzy Państwo, od dwóch odcinków rozmawiamy kolejno o życie, jęczmieniu, pszenżycie. Dzisiaj przyszedł czas na
pszenicę, ale na wstępie tego spotkania chciałbym powiedzieć o tym, czym wyróżnia się firma Wronkowski i nie tylko o samych odmianach, tak jak poprzednie odcinki, ale chciałbym wspomnieć o tym, co zapewnia tą wysoką jakość produktów, które sprzedajemy. I Michale, linia technologiczna, wasze urządzenia do produkcji, czym to się różni, powiedzmy, albo co macie takiego, co jest wyznacznikiem tej jakości? Wyróżników jest kilka, jeżeli chodzi o standard taki przy samym czyszczeniu czy zaprawianiu nasion. Główne elementy, które to wyróżniają, mamy aż 7-etapową produkcję, także bardzo zaawansowaną. Główne elementy to, zaczynając od linii czyszczenia, to jest stół grawitacyjny, maszyna, która pozwala na dokonanie jeszcze dodatkowej selekcji nasion pod kątem ich ciężaru właściwego, czyli też potrafimy odseparować nasiona porażone i dodatkowo lepiej wyrównać te nasiona. Lepsze wyrównanie, no to jest dokładniejsza norma wysiewu, to jest bardziej precyzyjny siew. Kolejny etap, sortownik optyczny. On nie zawsze jest wykorzystywany, ale jest to maszyna, która pozwala nam na pozbycie się rzeczy chwastów czy gatunków, które bez tej maszyny niemożliwe, żeby wyczyścić w ogóle. Możemy nawet pozbyć się sporyszu z żyta, czy nawet owsa głuchego z owsa. To jest bardzo zaawansowana maszyna, pracuje na kamerach 4K, także to jest bardzo duży wyróżnik i jest to największa tego typu, najnowocześniejsza maszyna w Polsce. Następnie to, co nas dalej wyróżnia, to stosowanie zaprawiarki porcjowej. Zaprawiarka porcjowa, w przeciwieństwie do zaprawiarek takich standardowych, przepływowych, to jest zaprawiarka, która się kalibruje komputerowo automatycznie. Pierwsze ustawienia są tylko wrzucone do komputera. Przy zaprawiarkach standardowych, tych przepływowych, kalibracja zaprawiarki odbywa się raz na partię nasion, czyli raz na 30 ton. Przy zaprawiarce tej porcjowej każda porcja jest skalibrowana od nowa, bo działa to zupełnie inny sposób, czyli tutaj na każde 100 kg nasion dokonuje się kalibracja, czyli to jest dużo bardziej zaawansowana technologia i dużo dokładniejsza. Jeśli mówimy o zaprawianiu, bo co na pewno mi się od samego początku współpracy z wami podobało, to taki wyróżnik, że faktycznie po wysypaniu z worka nie ma osypywania się zaprawy, te nasiona naprawdę są w pełni ładnie zaprawione. Tak, to prawda. My wykonujemy szereg testów jakościowych nasion, które produkujemy. Tak? I między innymi jest to test Heubacha, czyli test osypywania się zaprawy. My kontrolujemy, nie mówię, że każdą partię, bo jest to niemożliwe, ale relatywnie i reprezentatywnie ilość partii pod kątem właśnie osypywania się zaprawy z nasion i wiemy, w którym momencie zaczyna się dziać coś nie tak. Najczęściej to się nie dzieje i wiemy też, jak to zrobić, żeby do tego osypywania nasion nie dochodziło. Kolejne testy, które robimy, to są też testy pokrycia zaprawą i testu rozkładu zaprawy na samym ziarniaku, tak? Bo to, że mamy odpowiednią ilość na 100 kg podanej zaprawy, to jeszcze nie oznacza, że jest dobrze zaprawione, bo możemy mieć 50 kg zaprawione za mocno, a drugie 50 prawie wcale. Także też tutaj trzy rodzaje testów po samym zaprawianiu. W takim małym telegraficznym skrócie delikatnie o procesie produkcji nasion, ale spotkaliśmy się tutaj po to, żeby wspomnieć o tym, że mamy 4 mega pszenice, którymi możemy walczyć o wysokie plony, o wysokie białko. Możemy je posiać w różnych terminach siewu. Także Michale. Tak, to prawda. Nasze portfolio składa się w tym momencie z 4 pszenic. Są to pszenice, które są dedykowane na różny rodzaj użytkowania. Czyli mamy odmiany, które możemy siać bardzo późno i zwracamy na to uwagę, bo coraz częściej opóźniamy terminy siewu. Dobierając do portfolio odmiany, sprawdzamy ich krzewistość. Testujemy je przez kilka lat i wiemy, kiedy możemy, jak najpóźniej możemy je wysiać. Takim wyróżniającym się produktem, jeżeli chodzi o późne siewy po kukurydziane, po buraku, po ziemniaku, to jest odmiana producent. I to jest odmiana już od 6 lat przetestowana przez naszych klientów i wielu z nich nie wyobraża sobie innej odmiany, na przykład po kukurydzy. Ale na opóźnione siewy nadają się właściwie wszystkie nasze pszenice, dlatego że wszystkie się bardzo mocno krzewią i już też przetestowaliśmy każdą z nich, łącznie z nową Liberią, już na etapach rejestrowych, że też będą sobie radziły, czyli tutaj jesteśmy bardzo elastyczni, możemy siać w standardowym terminie siewu, a nieco zwiększając normy wysiewu, ale nie więcej jak o 10%, możemy wysiewać nawet w listopadzie. Na uwagę zasługuje też nowość, którą wprowadziliśmy właściwie w zeszłym roku, taka prapremiera, w tym roku sprzedaż już szersza, jest to pszenica Liberia z polskiej hodowli, pszenica, która też bardzo się wyróżnia, przede wszystkim już na etapie hodowlanym, już na etapie rejestrowym i teraz na plantacjach nasiennych zauważyliśmy, że bardzo dobrze znosi niedobory wody, bardzo dobrze wykorzystuje sobie tą wodę, która była z wiosną. Natomiast jest też odmiana, która ma 2 geny odporności na mączniaka prawdziwego i 3 na rdzę brunatną, czyli te geny zapewniają jej bardzo wysoką zdrowotność, a przez co za tym idzie też utrzymanie parametrów jakościowych ziarna, także zasługuje naprawdę na uwagę.
po więcej szczegółów oczywiście do Interwaksu, Krzysztofie. Zapraszam do kontaktu ze mną, do moich kolegów w pracy, jak i również do samej firmy Wronkowski Nasiona, bo też służą chłopacy pomocą. Tak, w katalogach mamy numery telefonów w zależności od regionu, w którym się Państwo znajdujecie. Jest numer telefonu przypisany do danego regionu. Wszelkie informacje, wiedzę przede wszystkim praktyczną przekazujemy, pomagamy w dobraniu normy wysiewu, w dobraniu agrotechniki, w dobraniu odmiany. To samo czynimy zresztą tutaj w magazynie Prosto z Pola przy Twojej obecności. Tak, to prawda. To był magazyn Prosto z Pola. Krzysztof Skibiński, Radosław Nowak i nasz gość, pan Michał Lewandowski z Nasiona Wronkowski. Dziękujemy. Dziękujemy. Audycja zawierała lokowanie produktu. Ulokowano produkty firmy Nasiona Wronkowski. Pszenica Liberia, pszenica producent. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Gość Rolniczych Wieści z Interwaksem. Gość Rolniczych Wieści z Interwaksem jest nim dzisiaj dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, pan Paweł Warunek. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Pawle, mamy początek jesieni, w gospodarstwach rolnych trwają intensywne prace związane ze zbiorami późniejszych upraw, siewami ozimin oraz przygotowaniu gleby do zimowego spoczynku. Czy jest to również czas, że rolnicy interesują się ubezpieczeniami swoich gospodarstw? Zdecydowanie tak. Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z dużą sezonowością i w podobnych cyklach rolnicy interesują się ubezpieczeniami, które w tym przypadku są bardzo różnorodne. Z końcem września i początkiem października na główny plan wysuwają się ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych. W dużej mierze są one wspierane dopłatami z budżetu państwa. Umowy można zawierać na poszczególne ryzyka, np. grad, jasenne przymrozki czy ujemne skutki przezimowania. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW przygotowało również pakiety ubezpieczeń, łączące w sobie różne konfiguracje zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Ostatnie zimy były dosyć łagodne. Pamiętamy jednak lata, kiedy gwałtowne zmiany temperatury i dotkliwe mrozy spowodowały olbrzymie straty w uprawach, zwłaszcza rzepaku, jęczmienia, pszenicy czy warzyw ozimia. Ubiegła zima również nie była typowa. Sylwestrowe popołudnie termometr w moim domu pokazywał 17 stopni Celsjusza na plusie, co nie jest typowym zjawiskiem w naszej strefie klimatycznej. O zimę uprawy rozhartowały się i mieliśmy naprawdę dużo szczęścia, zarówno my, ubezpieczyciele, jak i rolnicy, że zima powróciła w sposób łagodny, co zminimalizowało szkody związane ze złym przezimowaniem. Koniec roku to również czas zawierania umów ubezpieczenia obejmujących ochronę budynki w gospodarstwach rolnych, mienie związane z jego prowadzeniem oraz obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. A zatem naszych słuchaczy musimy tutaj uczulić, że ubezpieczenia są dość istotne i tutaj jak pan Paweł przedstawił, nieraz są wręcz naprawdę, mogą uratować nam życie. Zatem panie Pawle, o czym warto pamiętać przy ubezpieczaniu swojego gospodarstwa? Tak, w naszym kraju podstawą są oczywiście ubezpieczenia obowiązkowe. Są to ubezpieczenia budynków rolniczych i odpowiedzialności cywilnej rolnika, które reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 roku. Określa ona m.in. zakres ochrony ubezpieczeniowej budynków w przypadku zdarzeń losowych, m.in. takich jak huragan, ogień, grad czy powódź. Ponieważ wskazane w ustawie zakresy ochrony ubezpieczeniowej dla ubezpieczeń obowiązkowych są dosyć ograniczone, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oferuje możliwość rozszerzenia jej poprzez skorzystanie z ubezpieczeń dobrowolnych. I tutaj pierwszym krokiem jest ubezpieczenie mienia, zarówno tego, które związane jest z naszym życiem prywatnym, jak i tego służącego do prowadzenia gospodarstwa rolnego, czyli maszyn, zwierząt, ziemiopłodów czy środków ochrony roślin, nawozów. Kolejną ważną kwestią jest możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczeń od ryzyk, na które narażone są nasze budynki. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW daje możliwość dodatkowego ubezpieczenia m.in. od silnego wiatru,
upadku drzew lub masztów, przepięć czy zalania przez wody gruntowe. W gospodarstwach często są również ogrodzenia, przesuwane automatyczne bramy wjazdowe, instalacje fotowoltaiczne czy budowle takie jak silosy oraz wiaty. Je również warto uwzględnić w swojej polisie. I absolutnie fundamentalna rzecz. Co roku warto poświęcić chwilę na przeanalizowanie, czy wykaz budynków wskazanych w umowie ubezpieczenia jest aktualny. Zastanowić się, czy były wykonywane jakieś remonty lub któreś budynki zostały wyburzone. Wszystko to powinno się zgłosić swojemu ubezpieczycielowi. Aktualne dane podane na polisie są bardzo istotne w przypadkach, gdy dochodzi do szkody i wpływają pozytywnie na jej szacowanie i szybkość wypłaty. Uczestnicząc często w spotkaniach z rolnikami, obserwuję bardzo optymistyczne zjawisko. Świadomość ubezpieczeniowa z roku na rok rośnie. W wielu rozmowach słyszę, że polisa nie jest tylko dodatkowym wydatkiem, ale stanowi realne zabezpieczenie sytuacji kryzysowych i pozwala łagodzić finansowe skutki nawet takich dużych katastrof jak huragany czy pożary. Mm-hmm. Od niedawna Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW i Interfax nawiązały współpracę na rynku ubezpieczeniowym. To bardzo dobra informacja dla klientów firmy Interfax, ponieważ i ubezpieczenia teraz będą im bliższe. Proszę mi powiedzieć, panie Pawle, od czego zaczęła się ta współpraca? Nie będę ukrywał, że inicjatorką rozmów ze strony towarzystwa była dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiego pani Beata Mickiewicz, której z tego miejsca serdecznie dziękuję. Tematem przewodnich rozmów były maszyny rolnicze. Interfax posiada bardzo bogatą ofertę ich sprzedaży, a my jesteśmy zainteresowani ich ubezpieczeniem. Towarzystwo ma w swojej ofercie ciekawą propozycję pakietu AgroCasco. Można w ramach niego wybrać ofertę w trzech wariantach. Od zakresu podstawowego, w którym obejmujemy ochroną zdarzenia losowe, takie jak pożar czy powódź, po wariant super, obejmujący ochroną również kradzież, uderzenie maszyny w inny pojazd lub przedmiot, czy szkody spowodowane przedostaniem się ciała obcego, np. kamienia czy kawałka metalu do jej wnętrza. Maszyny przeważnie pracują bardzo intensywnie w sezonie letnim. Temperatury w Polsce w tym okresie stają się coraz wyższe i sięgają nierzadko 40 stopni Celsjusza. Nie trudno zatem o powstanie pożaru, a ogień potrafi bardzo szybko objąć nie tylko samą maszynę, ale również obszar, na którym ona pracuje. Sprzęty są coraz droższe, bardziej precyzyjne, wzbogacone elektroniką. Ich uszkodzenie lub całkowite zniszczenie może poważnie naruszyć budżet producentów rolnych, a dobrze dobrana oferta ubezpieczeniowa pozwala na zminimalizowanie potencjalnych strat albo ich całkowite pokrycie. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW przygotowało specjalną ofertę dla dealerów maszyn rolniczych, którą razem z Interfaxem zamierzamy w przyszłości jeszcze bardziej rozwijać i unowocześniać. Jesteśmy bogatsi, dużo bogatsi o wiedzę ubezpieczeniową i chyba bardziej świadomi po pańskich odpowiedziach. A proszę mi powiedzieć, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW i przedsiębiorstwo wielobranżowe Interfax rozpoczynały swoją działalność w latach 90. Czy coś jeszcze łączy te dwie firmy? Tak, to prawda. Posiadamy ponad 30-letnią historię działalności. Rozpoczynaliśmy od bardzo niewielkiej skali biznesu. Jak przeczytałem na stronie internetowej Interfaxu, jej właściciel zaczynał od sprzedaży części do ciągników i maszyn rolniczych w małym sklepiku, a właściwie garażu zaadoptowanym na te cele. Natomiast Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW rozpoczynało działalność od kilku wynajętych pokoi, gdzie grupa osób zaszczepionych ideą wzajemności w ubezpieczeniach pracowało nad jej rozwojem na polskim rynku. Nasze firmy od tego czasu zdecydowanie się rozwinęły i dojrzały. Swoją pracą i zaangażowaniem zyskały zaufanie środowiska rolniczego. Osobiście bardzo szanuję inicjatywy, które od niczego potrafiły zbudować prężnie działające przedsiębiorstwa. Łączy nas również chęć rozwoju, poszukiwania nowoczesnych rozwiązań oraz zacieśnianie współpracy z naszymi klientami, a w przypadku Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW członkami. Przyświeca nam również chęć edukowania. Interfax przygotowuje audycję radiową Rolnicze Wieści z Interfaxem, której aktualnie jestem gościem, czy organizuje konkursy dla rolników, jak wrześniowy, 10. już wojewódzki konkurs Orki z Interfaxem. Przedstawiciele Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW natomiast często uczestniczą w spotkaniach z rolnikami oraz izbami rolnymi. Szkolą ich z zakresu ubezpieczeń oraz opowiadają, jak zabezpieczać swoje gospodarstwa, żeby zminimalizować ryzyko powstania szkód związanych ze zdarzeniami losowymi czy nieszczęśliwymi wypadkami. W 2022 roku nasze towarzystwo uruchomiło również internetowy portal Rolnika,
którym prezentujemy aktualności sektora rolnego. Ostatnio pojawiły się na przykład ciekawe artykuły o prognozowanej sytuacji na rynkach skupu zbóż czy rzepaku. No a to interesuje chyba wszystkich. W przyszłości planujemy stworzenie przestrzeni do wymiany wspólnych doświadczeń związanych z kierunkami nowoczesnego rolnictwa oraz prezentacji lokalnych inicjatyw, których celem będzie m.in. kultywowanie tradycji polskiej wsi. Doceniamy zarówno tradycję, jak i nowoczesność. Na portal można wejść przez naszą stronę internetową, a w niedalekiej przyszłości pojawi się możliwość zapisu do newslettera, żeby być na bieżąco z aktualnościami. Widać zatem, że nasze firmy TUW i Interwax łączy coś więcej niż tylko zainteresowanie branżą rolniczą. Podsumowując, mam nadzieję, że współpraca Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z przedsiębiorstwem Interwax będzie się dynamicznie rozwijać, a wspólnie przygotowane oferty zainteresują naszych klientów i członków i będzie to z korzyścią dla każdej ze stron. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy uruchomię internetowy portal Rolnika, który został przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Wiele ciekawych informacji tam można znaleźć. Zachęcam szczególnie rolników oczywiście do zajrzenia na tenże portal i przeczytania ciekawych artykułów o prognozowanej sytuacji na rynkach skupu zbóż czy rzepaku. A przede wszystkim zachęcam Państwa do tego, aby podczas spotkań z przedstawicielami firmy Interwax pytać więcej o ubezpieczenia, które można już zawierać poprzez firmę Interwax. A przedstawił nam to nie kto inny, tylko pan Paweł Warunek, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Panie Pawle, bardzo serdecznie w imieniu słuchaczy i swoim dziękuję za te porcje wyczerpujących informacji. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi niezwykle miło. Z panem Pawłem słyszymy się już drugi raz w naszej audycji. Tak średnio wychodzi nam co pół roku, także myślę, że na wiosnę, panie Pawle, odświeżymy troszkę tę świadomość ubezpieczeniową i zachęcimy naszych słuchaczy do tego, aby spali po prostu spokojnie z polisą w głębokiej szufladzie. Już teraz deklaruję swoją gotowość. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz gościem był pan Paweł Warunek, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Warszawie. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. To był gość Rolniczych Wieści z Interwaxem. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaxem. Rolnicze Wieści z Interwaxem. 45 audycji za nami. Masz też tak, że po takich rozmowach się zastanawiasz, czego jeszcze nie ubezpieczyłaś? Zawsze. Dobra, daj coś na odstresowanie. Dobrze. Rolnik szukał żony. Szukał, dobre, nie? Dał ogłoszenie do lokalnej gazety. W ciągu tygodnia dostał kilkadziesiąt listów, ale tylko od panów. W każdym liście było to samo. Panie, weź pan moją. Wiesz, że to kobiety naprawdę cię kiedyś dopadną. Na to liczę. To teraz na poważnie konkurs. W konkursie ogłoszonym w ubiegłym tygodniu zwyciężyła pani Maria Walczak, a tekst brzmi tak. Młody rolnik wiedzę posiada i na swój traktor z dumą wsiada. Wiedzę swą sprawdzi na olimpiadzie, by reprezentować młodych w powiecie. Dumni są z niego mama i tata, wiedzę zdobywał przez długie lata. Pytania trudne, skomplikowane, dla młodego umysłu to będzie wyzwanie. Olimpiada wiedzy rolniczej się zaczyna, dumna z rolnika jest cała rodzina, no i gmina. Słodko, słodko, prawda? Słodzą, słodzą nasi słuchacze. Żeby dalej posłodzić i wygrać, to należy teraz dokończyć tekst rozpoczynający się słowami. W Interwaxie ubezpieczysz... Rozwiązanie jak zawsze dodajemy jako komentarz pod postem o naszej dzisiejszej audycji na profilu facebookowym waszego Radia FM. A do wygrania 100 eurowaxów, co jest równowartością 100 zł, które można zrealizować w każdym z punktów sieci sklepów Interwax, a więc w Żninie, Flantrowie, Barcinie, Hucie, w Wałczu czy też Sępólnie Krajeńskim. Na realizację macie Państwo 30 dni od ogłoszenia zwycięstwa.
Przypominamy, że czekamy zawsze na Wasze uwagi i propozycje. Można do nas pisać również na adres magazynrolniczy@waszeradiofm.pl. Piszcie, piszcie, bo warto, zawsze chętnie czytamy i bierzemy to pod uwagę. O ubezpieczeniach też mieliśmy. Tak, korzystamy z sugestii. Korzystamy bardzo, bardzo. To nam bardzo pomaga. Niedługo to w ogóle słuchacze będą prowadzili te audycje. Myślisz? A 45. odcinek jak zwykle przygotowali dla Was Sylwia Wysocka i Radosław Nowak. Rolnicze wieści z Interwaksem. Życzymy Państwu udanego niedzielnego popołudnia. A jak ktoś ma jeszcze basen w ogrodzie, tak jak ja, to cudownego październikowego kąpania się. Masz jeszcze basen? Tak, ale to nie tak, że mi się nie chciało go chować. Po prostu jest ciepło jeszcze. Mało tego, wieczorem ta woda czasami jest cieplejsza niż temperatura powietrza. Sprawdźcie Państwo sami. Do następnego morsowania.